Przez 45 lat świat zmienia się nie do poznania. Zmieniają się rządy, dorastają kolejne pokolenia. W końcu przez ten okres dorosły dwie generacje telewidzów. 4 września 1972 roku na antenie CBS zadebiutowały aż 3 nowe teleturnieje. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jaka będzie ich przyszłość. A dzisiaj, po 45 latach, jak jest? Ten film jest jednym z trzech, który omawia skutki tamtego dnia. Skutki 4 września 1972 roku na antenie CBS. Zapraszam. Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner i zapraszam na pierwszy z dwóch specjalnych wydań z okazji 45. rocznicy dnia 4 września 1972 roku na CBS, kiedy to zadebiutowały trzy teleturnieje: Gambit, The Price is Right oraz The Joker is Wild. Pierwszy z dwóch specjalnych odcinków SGSM Foreigner poświęcę Gambitowi. Teleturniej Gambit, który był emitowany na antenie CBS do roku 1976, a następnie na antenie NBC na latach 80-81. Na czym polegała ta gra? Ano, na grze w Blackjacka. Może na początek prowadzący. Program ten, wszystkie wersje, prowadził Wink Martindale, który później prowadził Tic Tac Toe i tak dalej. Ale na czym ten program polegał? W grze brały udział dwie pary. No i te pary grały w Blackjacka. Na początek było pytanie. Pytanie skierowane do obu tych par. Kto pierwszy, ten lepszy? Ci, którzy pierwsi się zgłosili i dobrze odpowiedzieli, mieli kontrolę nad talią. Mianowicie, jak ta kontrola wyglądała? Tak, że para, która kontrolowała talię, mogła zdecydować, czy ta karta, która jest pierwsza z wierzchu, idzie do nich, czy do przeciwników. Oczywiście zanim gra się rozpoczęła, jedna z par tasowała talię, przekładała. Było przekładanie, no i właśnie pierwsza karta z wierzchu szła do nich. No a każda kolejna wymagała pytania, kto pierwszy, ten lepszy, dobrej odpowiedzi i decyzji, czy tę kartę bierzemy my, czy oni. Oczywiście wartość kart była taka sama jak w Blackjacku. No i co jeszcze? Drużyna wygrywała wtedy, kiedy miała więcej punktów niż przeciwnicy. To jest raz. Dwa. Uzbierała dokładnie 21. Trzy. Przeciwna drużyna przekroczyła 21 punktów. To były trzy możliwości zwycięstwa w jednej grze. Jeden pojedynek składał się z dwóch gier. Dwóch lub trzech. Ponieważ do zwycięstwa w pojedynku potrzeba było dwóch zwycięstw. Dwóch. Natomiast jeżeli był remis 1-1, to trzeba było zagrać trzecią grę i tam obowiązywała tak zwana zasada sudden death, czyli nagłej śmierci, o której już opowiadałem w oddzielnym odcinku. Jak już mówiłem, to małżeństwo, bo grały małżeństwa przede wszystkim w tym teleturnieju, które zdobyło 2 punkty, wchodziło do gry bonusowej. A gra bonusowa wyglądała tak. Należało odsłaniać karty. No i na kartach były wartości oraz nagrody. I właśnie drużyna mogła zdobyć maksymalnie 21 punktów. W przypadku, kiedy zdobywała 21 punktów, wtedy wygrywa samochód lub w późniejszych czasach gotówkę, większą gotówkę. Jeżeli uzbierała mniej niż 21 punktów, mogła zatrzymać wszystkie odkryte nagrody. Ale jeżeli przekroczyła 21 punktów, wtedy traciła wszystko. Tak wyglądała gra bonusowa w wersji CBS 72-76. Natomiast w wersji NBC, w drugiej części wersji NBC, ponieważ tamten pierwszy
pierwsza wersja jackpotu, którą przed chwilą przedstawiłem, obowiązywała nie tylko w wersji CBS, ale również w pierwszej połowie wersji NBC, natomiast w drugiej połowie zastąpił ją tak zwany Galaxy Gambit. O co chodziło? Chodziło o to, że zwycięska para rzucała dwiema kośćmi. Dwiema kostkami do gry. Za pomocą tych oto kości drużyna miała za zadanie usunąć z tablicy wszystkie 9 liczb. To były liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i właśnie para rzucała tymi kostkami do gry i liczba kości usuwała poszczególne cyfry z tej oto tablicy. Na przykład jeżeli wyrzucili 8, to mogli usunąć zarówno 8, jak i na przykład 2 i 6. Za każdą usuniętą cyfrę para zyskiwała 100 dolarów. Natomiast jeżeli usunęli wszystkie 9 cyfr, wygrywali 5000 dolarów w gotówce lub w nagrodach. Tak wyglądała druga wersja jackpotu, właściwie rundy bonusowej. Druga wersja rundy bonusowej Galaxy Gambit używana w drugiej części wersji NBC, czyli Las Vegas Gambit, bo tak się nazywała wersja na NBC. Miała trochę inny tytuł niż ta pierwotna. W każdym razie jeszcze należy powiedzieć, że ten turniej Gambit miał swoją wersję brytyjską, która była realizowana w latach 70. i 80. na antenie stacji ITV. I to wszystko w tym odcinku SGSM Foreigner. Jeżeli czegoś nie poruszyłem, to postaram się to poruszyć w SGSM Foreigner Plus. Postaram się wrócić do tej serii na SGSM 2. A teraz już Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Cześć!